Mam godzinę 6:47, a przede mną jakieś 330 km do Gdańska. Nie ukrywam, że przeraża mnie trochę wizja jechania w taką ciemność. Ale no co robić? O, świetnie. Za mną już dzikie miasto Zgierz. No i trzeba jechać. Tutaj. Mam radę. Po pierwszej godzinie jazdy nie zrobiło się ani trochę jaśniej. Jedzie się tak średnio. Ale nie ma tragedii. Praktycznie od Zgierza przejechałem 20 km i nie widziałem żadnych latarni. Nawet w Ozorkowie. Przy okazji udało mi się obalić mit, że w Ozorkowie jest na noc zwijany asfalt. Szczerze mówiąc, wierzyłem w to. No ale cóż, człowiek się uczy całe życie. 30 km zrobione. Powoli wschodzi słońce, 45 km za mną, 1 godzina 40 minut. No i co, jedziemy dalej, jest już w miarę jasno, więc nie ma takiego ryzyka, że w jakieś dziury wpadnę, bo już mi się to zdarzyło kilka razy, jak teraz jechałem po ciemku. Więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. O dziwo, jak trochę niżej zjechałem, zrobiło się zimniej. Także czekam na ten wschód słońca, żeby się trochę ociepliło. Jedziemy! Miałem trochę farta. No i zobaczymy, jak to będzie. 60 km za mną. Jak widać, jestem nad Wisłą, Wrocławek. Jakieś 100, 120 km za mną. Ten brak precyzji wynika z tego, że niestety mam takiego pecha, że jak coś się może stać, to zawsze mnie się to właśnie stanie i wyłączyło mi się Endomodo, skasowało mi kawałek trasy i tak naprawdę nie wiem dokładnie, ile przejechałem, bo na liczniku miałem wyłączony dzienny dystans, więc nie wiem. Tak jak patrzyłem, za wiele mi tam nie ucięło, no ale wychodzi, że jakieś 110 prawdopodobnie już zrobiłem. Nie ukrywam, że trochę mnie to wkurzyło i przez to cisnąłem. Może nawet trochę za mocno w pewnym momencie, bo powinienem się trochę ograniczać jeszcze na tym etapie. No właśnie. Teraz patrzę, średnia prędkość 29,82, już licząc przelot przez Włocławek, gdzie dużo stałem na światach i ta średnia też się popsuła, więc no troszeczkę się tutaj przykatowałem na tym odcinku i nie ukrywam, że już czuję delikatnie zmęczenie, ale teraz sobie odpocznę. Coś zjem. Litrowe bidony. Idealne na takie wyprawy. Właśnie mam wiatr. Najgorsze jest to, że ten wiatr jest nie w tą stronę, w którą bym chciał, bo wieje mi w twarz. I nie ukrywam, że jest to dość problematyczne, bo liczyłem na to, że będę miał chociaż boczny dzisiaj i nie będzie tak odczuwalne. No, a jednak okazało się, że jest inaczej. Jadę sobie tutaj starą trasą. Jest o tyle fajnie, że jak jakiś tir przejeżdża, to rozbija mi trochę ten wiatr i chociaż przez te kilka sekund można tak w miarę komfortowo pojechać. No na dłuższą metę to nic przyjemnego, a też wybrałem taką trasę, że w żaden sposób tak naprawdę nie jestem ukryty przed tym wiatrem, bo tutaj mi wieje od tej autostrady.
tutaj niby jest las, no ale to w stronę tego lasu wieje, więc nic to nie daje tak naprawdę. Auta zasuwają, na szczęście pobocze jest w miarę szerokie. No i jadę. Ile ja tam już mam kilometrów? Zobaczmy. No. 53. No i wcześniej jeszcze 83. W ciekawostek mogę pokazać, co ze sobą zabrałem. O! Coś tu poleciało. Planowałem generalnie pojechać bez w ogóle żadnej saszetki, tak w 100% na lekko można powiedzieć, ale jednak jak chciałem zabrać aparat, to trzeba było się przypakować trochę. Ale tak naprawdę wszystko, co mam, jest tutaj, czyli zapasowa dętka, tam jest jeszcze niezbędnik, zapasowa bateria, jakaś kasa, legitymacja, karta do płacenia, tyle. W koszulce jeszcze mam powerbanka. Toruń. Sprawdźmy, ile kilometrów. Ja przy tym świetle to chyba gówno zobaczę, za przeproszeniem. Te 78, to 150 parę kilometrów już zrobione. Nawet bym sobie posiedział tu nad Wisłą, ale pizga tu niemiłosiernie wiatrem, więc uciekam stąd. Leżnie fajnie wróży w sumie na dalszą jazdę, bo wieje coraz mocniej. No ale zobaczymy, a ja jadę szukać jakiegoś źródła pożywienia. Jestem jakieś 15 km za Toruniem. Udało mi się coś tam zjeść. No i ciśniemy. Wiatr jest straszny. O. Co prawda teraz jest taki boczny, więc jeszcze nie jest tak źle, no ale... Nie wiem, czy w ogóle będzie mnie słychać, bo tak wieje. Trochę się zasiedziałem w Toruniu, więc teraz nadrabiam i jadę tak 30, 29 na godzinę średnio. Zobaczmy, co tu... Nie będzie nic widać. To niska dynamika. No nieważne, w każdym razie jadę dalej. Połowa drogi już za mną. W sumie zrobiłem 180 albo 170, nie wiem. Tak więc teraz już powinno być z górki. To jest o tyle fajnie, że jest dość dużo tych aut i szerokie pobocze, więc nawet jak mam jakiś wiatr taki jest przyjemny, to no właśnie, takie tyry trochę rozbijają to i można jechać. 180 km za mną i kurde, jest coraz gorzej z tym wiatrem, ale nie ma co narzekać. Uzupełniam zapasy, wodę, jakieś batony i lecę dalej. Zjechałem trochę z trasy przez Chełm, że teraz przejechałem. Dziwna miejscowość, w całej tej miejscowości było taki wielki huk słychać, jak jakieś szlifowanie czy coś takiego. Nie wiem, jak tam ludzie mogą mieszkać. W każdym razie jadę teraz, droga jest średnia, nie ma pobocza, jest nierówna, trochę żałuję, że tu zjechałem. Już lepiej było jechać tam w dużym ruchu, ale z poboczem. No i co, przed nią Grudziądz, później Tczew, no i mam nadzieję Gdańsk. Zobaczymy, czy się wyrobię na 20, żeby jeszcze na plażę pójść i zdążyć na pociąg. Oh. Ciężko, ciężko. Po wyjeździe z Chełmży wiatr trochę ustał i jedzie się całkiem przyjemnie. 190 km przejechane, zostało mi jakieś 140-150. Może uda mi się nawet zdążyć na pociąg. Jestem dobrej myśli.
Także mam się kierownicą, jakieś samochody jadą. Nie szarżuję z prędkością, żeby nie przekombinować. Się akurat jedzie przyjemnie, dlatego mogę sobie pozwolić na trochę wyższą. Ale generalnie staram się tych 30 nie przekraczać, nawet jeśli jest taka możliwość, bo jednak nie wiem jak będzie już przy samym Gdańsku, bo z tego co patrzyłem na prognozy, to ma tam być bardzo mocny wiatr taki od frontu, więc no, tam musi jeszcze być zapas, żeby tam w ogóle dojechać, a nie odwalić jakiś głupi numer i na przykład trzeba zapierdzielać pociągiem czy inną komunikacją. No nieźle. To był właśnie taki bardzo fajny odcinek, taki zjazd dość krętymi dróżkami, gdzie tam nawet trzeba hamować w zakrętach. Zatrzymałem się na chwilę, żeby podziwiać piękną panoramę na Grudziądz. Musicie przyznać, że Grudziądz wygląda naprawdę pięknie. Czasem perełka. Za moimi plecami, nawet jej nie widziałem z drogi. Także od ciekawostka. No a tam Grudziądz za 14 km. Ja mam już przejechane 210, czyli no jeszcze 120-110 do Gdańska. No nie wiem co by się musiało stać, żebym dzisiaj nie dojechał. Chyba bym nie musiał samochód potrącić. Tfu, odpukać. Czuję się spoko. Trochę odżyłem po tym obiedzie. Zobaczmy jak to wygląda na telefonie. Tu jest cień, to może nawet będzie coś widać. No nie wiem, ale widać, że mam tutaj 129 km. Średnia 27,79. Plus 183, które wcześniej mi wywaliło, więc jest nieźle. Zbliżam się do życiówki, czyli do 240 km. Na raz. No i później już ogień. Myślę, że tak koło 250 to już będę leciał. No może nie, 270. To już się nie będę oszczędzał ani hamował, tylko leciał na całość. Fajna droga była przez pewien czas. Było tak, że już wiaterek dawał w plecy, więc bardzo przyjemnie się jechało, sporo nadrobiłem. Średnia była około 35 na tamtym odcinku, więc całkiem nieźle. Nawet nie musiałem jakoś bardzo mocno dawać, po prostu jakoś samo szło. Kilka podjazdów, które trochę mnie wymęczyły, ale później były te serpentynowe takie zjazdy, więc całkiem przyjemnie. Nie spodziewałem się w sumie takich atrakcji i myślałem, że raczej droga będzie płaska. Spoko. No co? 220 km za mną. I lecę dalej nad Czew, zdaje się. Też już nie wiem, nad Czew jeszcze nie widziałem ani jednego drogowskazu, to na Gdańsku cały czas. Aha, jedna rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej, jeszcze tacham ze sobą pompkę, żeby nie było. Nowe. Przywitało mnie tak. Kurde, przestaje mi się ten teren podobać. Nie wiem, biorąc pod uwagę, że już przejechałem 250 ponad kilometrów. O Jezu, taki podjazd dla mnie to jest masakra. Normalnie to jest no spoko. Przecież to ma z kilka procent. A teraz ledwo żyję. Przez moment żałowałem, że nie mam jeszcze większej zębatki z tyłu. Masakra. Ale 85 km jeszcze i Gdańsk. Masakra. Jak na złość, na sam koniec praktycznie pojawiły się górki. To spore całkiem. No my w Łodzi nie mamy takich górek. Nawet na Kalonce. 260 km ponad. No jestem spompowany. Mam problem też, bo trochę żołądek mi nawala. Nie mogę nic przełknąć. Znaczy mogę, ale to później się kończy tym, że mi się robi niedobrze. I jestem taki, no takim trochę mdłości, więc średnio. No nie najlepiej się układa ta końcówka. No ale dobra, zostało 72 km, więc ostatecznie wcisnę jeszcze jakiegoś batona. Będę dużo pił wody.
i powinno się udać. Cały jestem, kurde, ten pot się łamie na mnie, masakra. O, ale czuję, że już niewiele zostało. Powinienem dojechać na 19, żeby mieć jeszcze chwilę, żeby pójść nad morze, więc liczę na to, że te 72 km godziny się uda. Powinno, kurwa, kiedyś na rowerze, który ważył 13 kg, w 3 godziny robiłem stówę, więc powinno być ok. No chyba, że będą jeszcze większe górki, ale mam nadzieję, że to już jest koniec. Masakra. Oh. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak zmęczony. A, będzie jabłkowe. Poszkle jak barma. Niestety od tego ostatniego nagrania, czyli na 70 km przed Gdańskiem, nie udało mi się już nic nagrać, bo nie pozwalała na to pogoda ani zmęczenie, jakie mnie dopadło, więc szybciutko powiem, jak to było. Chwilę po tym, jak ruszyłem, zerwał się deszcz, to nie taki mały, bo no, byłem cały przemoczony praktycznie i dość mocno utrudniało to jazdę. Pagórki zaczęły się robić jeszcze większe i momentami było tak, że to koło ślizgało mi się już po prostu na śliskiej nawierzchni. Kompletnie z głowy mi wypadło to, że tam jest taki dość górzysty teren jednak. No co jednak, mając te 280-290 km w nogach, jest przeszkodą, bo dość mocno mnie to hamowało i powodowało, że traciłem dużo czasu, który był mi potrzebny, bo spieszyłem się na ten pociąg, który był o 20:40. Przez chwilę nawet była taka myśl, że jednak będę musiał zostać w Gdańsku, bo się nie wyrobię. No finalnie jednak się udało. Dojechałem o 20:10, już po ciemku, jeszcze po drodze podładowałem latarkę. Droga była straszna, bo jeszcze się okazało, że jest zamknięty jakiś dojazd do Gdańska i muszę jechać przez jakieś brukowe drogi, więc Paryż-Roubaix pełną parą przez jakieś 5 km. Nadgarstki mi wytrzęsło tak, że do teraz ich jeszcze nie czuję za dobrze. Nagrywam to teraz na drugi dzień, jest spoko. Nie czuję jakiegoś wielkiego fizycznego zmęczenia, oprócz tego, że bolą mnie nogi. No i co? Wczoraj jeszcze za bardzo nie miałem w głowie wsiadania z powrotem na rower i szczerze mówiąc tak sobie myślałem, że chyba w tym roku to już w ogóle żadnej trasy nie zrobię. No ale chyba dzisiaj pójdę się przejechać.